Hej. W tym odcinku będę odpowiadał na Wasze pytania, które zostawiliście w komentarzu pod poprzednim materiałem. Tak na szybko przeglądając te pytania będzie bardzo dużo o tym, bo o to pytacie, jak robić zasiadkę, jak znajdować nowe gatunki, jak sprawić, żeby Wasze zdjęcia były lepsze jakościowo i generalnie jak spotykać większą liczbę ciekawych gatunków, więc o tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, ja postaram się odpowiedzieć w miarę szczegółowo, bo tych komentarzy nie było aż tak dużo. I od razu mówię, że troszeczkę trzeba zmienić formę tych moich pytań i odpowiedzi od Was, dlatego że poprzedni film, pod którym poprosiłem Was, żebyście zostawiali te pytania, po prostu nie wyświetlał się najlepiej, w związku z czym tych pytań nie ma dużo. Ale plus jest taki, że w tym pierwszym pilotowym odcinku QA będę w stanie odpowiedzieć troszeczkę bardziej szczegółowo na każde z nich. Natomiast w przyszłości mam zamiar rozwiązywać te pytania od Was troszeczkę inaczej. Będę po prostu zbierał najciekawsze pytania, które będą się gromadzić pod wszystkimi filmami. Nie będzie tak, jak zrobiłem do tej pory, bo to była chyba całkowita głupota z mojej strony, żeby prosić o komentarze pod jednym tylko filmem. Mogłem spokojnie zebrać pytania spod, spod wcześniejszych materiałów i w przyszłości właśnie tak będę robił. Więc nie krępujcie się, pytajcie. Jeżeli to będzie pytanie, które jeszcze na kanale się nie pojawiło, będzie to coś ciekawego i będzie to coś, co interesuje dużą grupę osób, czyli pytanie, które się też powtarza i pokrywa z innymi, to ja w kolejnych materiałach, w kolejnych odcinkach będę również odpowiadał właśnie na takie pytania, i będą to zazwyczaj odcinki właśnie w takiej formie typowo dedykowane temu celowi odpowiedzi na Wasze pytania. Do pytań już przechodzimy. Dodatkowo warto zaznaczyć, że ja teraz znajduję się w bardzo fajnym lesie. Ja jestem tutaj drugi albo trzeci raz i wiem, że tutaj gdzieś w moim obrębie powiedzmy 100-200 metrów kręci się zawsze, czy może nawet ma dziupę, której ja jeszcze nie znalazłem, puszczyk zwyczajny. Więc jak czas na to dzisiaj pozwoli, to oprócz zdjęć dokumentacyjnych, które wykonałem temu puszczykowi jakiś czas temu, może będę w stanie pokazać Wam jeszcze materiał jakiś nagrywany, jakieś wideo. Odnośnie tego właśnie gatunku, jeżeli dzisiaj mi światło za szybko nie zgaśnie, a mam mniej więcej godzinę do pełnego zachodu, więc zobaczymy. No i nie przedłużając, przechodzę do czytania Waszych komentarzy i będę na nie w miarę tego czytania odpowiadał. Jeżeli, od razu zaznaczę, jeżeli czyjś komentarz pominąłem, to bardzo przepraszam, postaram się do niego wrócić w kolejnych odcinkach. Pomimo tego, że tych komentarzy nie było za dużo, to gdzieś tam one podczas sortowania mogły mi umknąć po prostu. Ale mam nadzieję, że są to wszystkie odpowiedzi, wszystkie, wszystkie pytania, które zadaliście tam pod film. I pierwsza rzecz to w zasadzie nie jest pytanie, tylko takie stwierdzenie, do którego postanowiłem się odnieść od razu. A ja bym bardzo chętnie posłuchała, obejrzała film o obróbce. Twój proces od A do Z. I tak w przyszłości takie filmy się pojawią, ale muszę to fajnie rozgryźć technicznie, nauczyć się opowiadać trochę o tej obróbce. Ja na ten moment robię wszystko tak raczej automatycznie. Oczywiście zastanawiam się nad tym, co robię i dlaczego, ale, żeby wam to fajnie ładnie opisać, no to potrzebuję się troszeczkę bardziej do tego przygotować. No i też sama kwestia nagrywania na moim kąpie i jednoczesnej obróbki. Myślę, że będę musiała zrobić mały upgrade karty graficznej i dołożyć troszeczkę RAMu, żeby jednocześnie nagrywać w dobrej jakości ten, ten obraz. Jednocześnie, żeby mi się Photoshop i Lightroom po prostu nie zacinały. I teraz mamy już pytanie konkretne: z jakich stron, grup, katalogów, książek czy czegokolwiek innego czerpiesz wiedzę na temat gatunków? Tak, odsyłam od razu do materiału o tym, jak właśnie poszukuję różnych gatunków, jak wybieram miejsca do fotografowania. Ten film znajduje się na kanale, jeżeli się uda, to ja go zalinkuję oczywiście w opisie, a na pewno się uda, czemu by się miało nie udać. Ale tak na szybko i w skrócie, kompresując nam ten odcinek, książki mogę Wam polecić doktora albo profesora Jerzego bodajże Sokołowskiego. To są książki, nie takie typowe atlasówki, gdzie mamy zdjęcia kilku ptaków i powiedzmy, nie wiem, bardzo ogólnie o biotopie, w jakim żyją, o tym jak, jak wyglądają mniej więcej. To są takie opisy raczej na kilka stron i to jest w tej chwili najbardziej wartościowe źródło wiedzy, jakie ja znalazłem, jakie udało mi się znaleźć. Ale oprócz tego, oczywiście przeczesuję cały internet. Jeżeli wiem, że mam ochotę sfotografować jakiś gatunek, bo na przykład zobaczyłem, że teraz ludzie na grupie na Facebooku, na przykład grupa o nazwie ptaki czy identyfikacja ptaków, że w tym sezonie wpada na przykład dużo zdjęć podróżniczka, a dokładnie tak się dzieje, bo sezon na podróżniczka mamy teraz w pełni, on się będzie jeszcze tylko rozkręcał. No to zawsze w mojej głowie pojawia się taki plan, że może sfotografować teraz na dniach jakoś podróżniczka. Aha, no to wchodzę sobie do internetu, szukam, głos podróżniczka jest taki, a taki, zajmuje taki i taki obszar i warto się za nim rozglądać w tym i w tym miejscu. Oczywiście tam nie będzie dokładnej lokalizacji, ale poznam przynajmniej biotop, że żyje na, na podmokłych trzcinowiskach, że potrzebuje trzcin, że raczej z dala od zabudowań, z dala od ludzi, raczej stroni. Od, od takiej urbanistyki agresywnej woli być gdzieś na totalnym odludziu. I to są takie rzeczy, które oczywiście trzeba troszeczkę się postarać, żeby w internecie znaleźć, ale grosz do grosza i informacja będzie w całości uzbierana kawałek po kawałku, strona po stronie, opracowanie po opracowaniu. Trzeba dużo googlować. Czasami zdarzy się tak, że czasami często, praktycznie za każdym razem zdarza się w ten sposób, że dostajemy strzępki informacji w jednym artykule, strzępki informacji w kolejnym. I może coś, na co w ogóle nie liczyliśmy, a będzie przełomowe w tym poszukiwaniu, w pomocy, w poszukiwaniu tego gatunku, może coś takiego trafi się w jeszcze kolejnym artykule. Więc z całą pewnością warto przeczesywać ten internet, szukać od artykułu do artykułu. Wiadomo, że te informacje na pewno na początku będą się powtarzać, będą zdublowane, ale raz na czas trafi się na coś takiego powiedzmy bardziej odkrywczego. U mnie, jako początkującego fotografa z rocznym stażem, problemem są słaba jakość zdjęć, uważam, że są dosyć ziarniste i mało kolorowe, ja sobie zdaję sprawę, że światło tu gra dużą rolę i nie obrabiam profesjonalnie na kąpie, bo jestem samoukiem i do tego jeszcze nie doszedłem, ale może da się to jakoś poprawić. Jakość zdjęć, że są ziarniste i mało kolorowe. Canon 200D R10 Sigma 150-600, F4 do 56. Yy, a nie jest ciemniejsza ta Sigma przypadkiem. Nie jest do 6 z hakiem. Sigma 156? Chyba coś, chyba troszeczkę jest ciemniejsza. W każdym razie sprzęt jest wystarczający. Jeżeli nie jesteś zadowolony, zadowolona, zadowolony z tych zdjęć, no to sam zauważyłeś, że może być to kwestia obróbki. Aparat, jeżeli nie robisz w rawie, albo może robisz w formacie raw, i wtedy zdjęcia zgrzane prosto na kompa są płaskie, bo nie są po prostu obrobione. Jeżeli fotografujemy w formacie raw, ja puszczyk złapał dzięcioła. Puszczyk dzięcioła. No co, ja się podekscytowałem. Kurde, tak blisko, po prostu złapałem od razu aparat i pobiegłem, bo on zaatakował go tak. Nawet nie wiem skąd, bo całkowicie cicho. No podejrzewam, że to puszczyk, ale nie jestem pewny, bo mógł to być również dobrze myszołów. Ten zachód się zbliża. No, pełny zachód będzie za 40 minut. Gdzieś ten taki w sensie godzina, o której po... słońce zachodzi za 40 minut, mniej więcej. Nie wiem, czy puszczyk poluje też tak o, o zmierzchu, czy dopiero po. Yy, w każdym razie usłyszałem tego dzięcioła, że jest bardzo blisko. Nawet chciałem skomentować, że o dzięcioła ale już nie chciałem przerywać nagrywania. No, ale jak zobaczyłem, że coś z góry po prostu z złożonymi skrzydłami zbija się całkowicie po cichu, łapię tego dzięcioła i zobaczyłem tylko, jak ze skrzydłami szeroko rozłożonymi opada po prostu, jak na spadochronie, razem z tym dzięciołem, podejrzewam, w dziobie, na samą ziemię. No, to złapałem szybko aparat i chciałem. Podbiec i zobaczyć, co tam się dzieje, ale do tego momentu, jak już byłem w pierwszych krzakach, no zerwał się. Ja nie widziałem kompletnie co to, bo od razu poleciało. Więc może Wy mi powiecie, czy puszczyk zwyczajny jest w stanie polować w taki sposób i na dzięcioły? To by prawdopodobnie dzięcioł duży, tak po, po, po dźwięku w wnoszę. Czy puszczyk zwyczajny jest w stanie upolować dzięcioła? Pewnie jest w stanie, ale myszołów też z drugiej strony. Tylko mówię, było całkowicie cicho i wydaje mi się, że on siedział tam, gdzie zazwyczaj siedza ten puszczyk. Stąd wydaje mi się, że to właśnie puszczyk był. I poleciał tam gdzieś, gdzie znowu podejrzewam, że może mieć dziuple. No, szkoda. Szkoda, bo akcja niesamowita. Kurde, jakbym ja był zakamuflowany w tamtym miejscu właśnie, bo mniej więcej tam chciałem siąść. No, ale nic, trudno. Trudno się mówi. Poszukam może jakieś pióra będą na ziemi, może jakieś ślady. Zobaczymy. Jakby był śnieg, to bym... To może być puszczyk, one tak robią się, że, że skrzydłami e, o ziemię podczas ataku, że są, że są ślady skrzydeł zawsze odbite na śniegu. Więc to taki, jak w takiej pozycji się odbijają. Tutaj nie będzie oczywiście widać, bo śniegu dzisiaj nie ma. Ale duża szansa, że to był puszczyk, wszystko na to wskazuje. Szczególnie to, że on tutaj po prostu jest zawsze. No, to była akcja, której nie zobaczycie, którą ja prawie sam ominąłem. No, ale widziałem. Rewelka. Ogólnie rewelka. Bardzo fajna akcja. Szczególnie to, że ten dzień się tak drze, drze. I nagle taki przeraźliwy pisk, i kompletna cisza. No. Co zrobić? Koło życia, nie? E, dobra, wracając do, do meritum. No, spróbuję. Robi się coraz ciemniej, ale spróbuję jeszcze dzisiaj mm, zaczaić na tego puszczyka. Zobaczymy, może on się tutaj gdzieś będzie kręcił. Jak ma pożywienie, to nie wiem, czy on leci prosto do dziupli. Czy siądzie gdzieś spałaszować. Jak ma partnerkę w dziupli, może. To pewnie jej to zaniósł. No ciekawe. Ciekawe. Yy, dobra, słaba jakość zdjęć. Słaba jakość zdjęć yy, w Kanonie 2000D i w R10, Sigma 15600. Jeżeli mówi, że nie obrabiasz, to. Pierwsza rzecz, dlaczego nie? To, że jesteś samoukiem tak jak napisałeś i jeszcze do tego nie doszedłeś, po prostu ściągnij sobie Lightrooma i załaduj tam zdjęcia w rawie, pobaw się suwakami i tyle. Tam no, to jest zero, z, zerowy stopień skomplikowania. Nie wiem, czy robisz w Rawie, czy w odpegach. Jeżeli robisz w jpg ach to aparat po wypluciu tych plików ma je już wstępnie obrobione, więc tam jest podniesiony kontrast. Każdy aparat robi to inaczej, ale pliki JPG. To są już pliki obrobione wstępnie, właśnie przez aparat. Natomiast jeżeli robisz w Rawie jakimś cudem komputer odtwarza ci te pliki, no to wtedy one są całkowicie płaskie, pozbawione. Właśnie one są mają największą ilość informacji zawartą w pliku, są to też większe pliki, ale one nie są w żaden sposób przetworzone. One są goły, czysty plik z, z zachowaniem informacji o świetle, o cieniach, o, o, o kolorach i taki plik trzeba obrobić, bo jeżeli tego nie zrobisz, no to on właśnie wydaje się taki wyblakły. A czemu jakość słaba? Też trzeba by doprecyzować, co rozumiemy przez jakość, bo jeżeli ty na przykład mocno kropujesz, no musiałbyś tutaj określić, czy ten krop jest duży, czy nie. Jeżeli to jest duży krop, no to brakuje ci po prostu rozdzielczości. Jeżeli może zdjęcie jest rozmazane, no to musisz popracować nad ostrością, ale zakładam, że ostrzysz w punkt, że te zdjęcia są ostre, że jesteś pewny, że ten aparat trafia ci z ostrością. No, tak naprawdę jakość mówiąc o jakości bez zadania dodatkowych kilkudziesięciu pytań no tutaj na to nie odpowiem bo bardzo ciężko po prostu wróżyć ze szklanej kuli. Natomiast jeżeli chodzi o kolory no to tutaj cudów nie będzie bo piszesz że e, ziarniste i mało kolorowe no ziarniste bo brakuje światła bo robisz albo na e, za krótkim czasie naświetlania albo na za bardzo przemkniętej przysłonie albo po prostu jest ciemno i ISO leci z automatu do góry. E, więc no, ziarno bierze się zazwyczaj z braku światła, a wysokie ISO uwydatnia ten brak światła i uwydatnia szumy, które powstają. Więc taka ogólna słaba jakość zdjęcia pod tytułem niższy kontrast, mniej szczegółów to albo zbyt wymagające warunki do powstania tego zdjęcia już w terenie, albo jakieś niedoskonałości techniczne typu właśnie zdjęcie może minimalnie poruszone, może za bardzo kropujesz, może jesteś za daleko od tego obiektu więc troszeczkę więcej informacji byśmy tutaj potrzebowali. Może w przyszłości zrobimy taką serię, że ja będę się przyglądał tym waszym zdjęciom, będziecie mi je wysyłać na maila i ja będę je krótko omawiał po prostu. I druga część od tej samej osoby. Chciałbym porobić zdjęcia ciekawym gatunkom, ale nie bardzo wiem jak i gdzie ich szukać. Odkąd wziąłem aparat do ręki, to nie widziałem żadnej innej kaczki niż krzyżówka. Może masz jakieś rady, jak szukać takich miejsc, na co zwrócić uwagę? Obecny czas, czyli wiosna, rewelacja do szukania ciekawych gatunków. Tak jak wspomniałem na wstępie, ten podróżniczek. Sprawdź, czy w Twojej okolicy nie ma na przykład jakiegoś miejsca, w którym on może występować. Wejdź sobie na lokalną grupę na Facebooku. Zerknij, czy po prostu jacyś inni fotografowie nie wrzucali zdjęć ciekawych gatunków w Twojej okolicy i wtedy jak trafisz na taki gatunek, no to wygoogluj sobie informacje o tym właśnie gatunku, żeby wiedzieć, gdzie go szukać. Podróżniczek to tak w ciemno bym próbował we wszystkich trzcinach, właśnie na takich jakichś mokłych łąkach z dala od ludzi. E, Taki typu sieweczka, czy wszystko to, co jest teraz na, na przelotach. Tutaj mógłbyś poszukać na przykład na jakimś niezalanym jeszcze stawie, czyli staw spuszczony spuszczon, ze spuszczoną wodą. Po zimie, takie błotko, gdzieś gdzie powoli tą wodę już dopuszczają i tworzą się małe kałuże. Te ptaki podczas przelotów będą tam czasami nocować, czasami zatrzymywać się tylko, czasami zatrzymywać się na dłużej, na dzień, na dwa, odpocząć sobie podczas przelotów. Będą tam żerować. Najczęściej na, skrai, na skraju błota i tej nowo napuszczanej do tego stawu wody. A poza tym, tak jak w poprzednim pytaniu o miejscówki, sprawdź sobie, mam cały film dedykowany temu właśnie tematowi. Kolejne pytanie. Jakie ustawienia polecasz do fotografii ptaków? Fotografuję Nikonem P1000 i na razie używam trybu automatycznego do ptaków, ale zdjęcia dokumentacyjne przestają mi wystarczać. Gratuluję kolejnej sowy, pozdrawiam z Trójmiasta. Również pozdrawiam i bardzo dziękuję e, za, za, za gratulacje. Jakie ustawienia? No z ustawieniami jest o tyle problem, że nie ma jednych uniwersalnych ustawień, ale gdybym tak miał podpowiedzieć na szybko, y, przysłona maksymalnie otwarta, czas taki jaki potrzebujesz z ręki, Nikon p 1000 ma zoom co do 3000 mm. No to teoretycznie żeby robić z ręki na 3000 mm potrzebujesz bardzo dobrą stabilizację, którą on pewnie ma. Więc myślę się tak 1/1000 na 1/2000 sekundy, ale jak nie fotografujesz na tym najdłuższym końcu ogniskowej, to myślę, że 1/400 na 1 500 na sekundy powinna wystarczyć i są ustaw sobie automatyczne. Jakie masz sposoby, aby wypełnić kadr obiektem fotografowanym? Niestety nie mam długich milimetrów, postawiłem na jakość Obiektywu, więc zasięg 200, może 350 to maks, więc naprawdę musiałem poznać wiele tajników kamuflażu, cierpliwości i sposobów na zamarznięte stopy. Ciekaw jestem Twoich metod, pozdrawiam, Krzysztof. Również pozdrawiam. Wypełnić kadr obiektem, tak? No, generalnie to, co mówisz, kamuflaż. No, mimo wszystko te milimetry pomagają. Jeżeli mówisz, że masz maks 300 mm, to co z konwerterem, tak? Czy w pełna klatka w trybie, w trybie kropa, powiedzmy. No, dla mnie czasami te 600 mm, czy nawet na, na kropie. 900 mm, tak? to jest całkiem ciężko, żeby w niektórych przypadkach wypełnić całkowicie kadr obiektem. Naprawdę rzadko mi się to zdarza, i też nie wiem, czy jest to całkowicie konieczne. Owszem, mamy wtedy dużo więcej szczegółów, ten obiekt jest wyraźniejszy, możemy też dużo bardziej skropować, zrobić portret samej głowy czy samego popiersia, czy często nawet pokazać, nie wiem, blaszki w dziobie blaszkodziowych, jeżeli ten obiekt jest tak blisko. Ale czy ja się na tym jakoś bardzo skupiam i czy ogólnie powinno się na tym skupiać? No, jeżeli bardzo chcesz taką konkretną odpowiedź, to powiedziałbym, że po prostu bądź jak głaz. kup sobie najlepiej czatownię, w której minimalne ruchy gdzieś tam są negowane, nie są widoczne na zewnątrz, właśnie przez to, że leżysz w tej czatowni. Wtedy masz pewność, że nawet jak się delikatnie poruszysz, to czatownia razem z tobą raczej się nie poruszy. No i wybierz sobie miejsce, gdzie te ptaki często się poruszają. Znajdź najpierw dobre miejsce w którym wiesz, że tych ptaków jest dużo, zapoznaj je z tą czatownią, niech one się do niej jak najlepiej przyzwyczają. Możesz nawet ją tam zostawić na przykład na noc czy na dwie noce, bez wchodzenia, po prostu na dwa dni ją tam postaw. Trzeciego dnia przyjdź tam, połóż się jeszcze jak będzie noc e, i ptaki na pewno podejdą pod samą czatownię. Także prawdopodobnie nawet na 300 mm będzie ciężko e, wyprosić ten obiekt z kadru, bo bardzo często tak jest. E, szczególnie tak jak odpowiadałem na poprzednie pytanie, na jedno z poprzednich, będzie to działać na takim półmokrym powiedzmy błocie. E, i, i, I ptaki, które teraz są na przelotach. Co mogę zrobić, gdy fascynują mnie ptaki, zwłaszcza sowy, ale jeszcze nie mam tyle obiektywu. Jak się rozwijać? Mogę coś zrobić? Jasne, że możesz. Jeżeli nie masz tyle obiektywu, to myślę, że spokojnie możesz znaleźć już sobie miejscówki, czyli po prostu chodzić, kupić sobie zwykłą, najtańszą lornetkę. Chodzić po lasach, chodzić po parkach. Parki to w ogóle są świetne miejsca, bo puszczyk zwyczajny bardzo często e, gniazduje, dziupluje, ma, ma swoje dziuple w parkach. Więc ściągnij sobie aplikację eBird, którą już wiele razy polecałem na tym kanale, sprawdź jakie gatunki wokół Ciebie są oznaczane, wybierz się tam i spróbuj je wypatrzeć. W ten sposób e, będziesz wiedział już na przyszłość, w momencie kiedy kupisz sobie ten aparat czy teleobiektyw. Będziesz miał już gotowe miejscówki, do których tylko pójdziesz. To jest bardzo dobra metoda, bo ja już też wspominałem o tym wielokrotnie, że ja często, żeby mnie nie kusiło, żeby podchodzić do tego gatunku i robić, miejsce, i robić zdjęcie w miejscu, którego ja dobrze jeszcze nie mam obchodzonego, to ja aparat zostawiam po prostu w domu czy w samochodzie i robię sobie obchód z buta. Dzięki temu wiem, że jak coś zobaczę to nie będzie mnie kusiło, żeby od razu wziąć aparat i lecieć tam w linii prostej i fotografować to, co na szybkości znalazłem, tylko będę w stanie na luzie stwierdzić, że okej, okay, tutaj jest sytuacja taka i taka, tam się mogę położyć, tam się mogę położyć. Ten ptak i tak na mnie dzisiaj musi zaczekać, bo nie mam ze sobą aparatu, więc pójdę w tamto miejsce i zobaczę, czy może tam nie będę w stanie się jakoś dobrze zakamuflować. Więc wyjście w teren bez aparatu i znalezienie jak największej ilości miejscówek, super sprawa. Wtedy jak będziesz miał tyle obiektyw, masz od razu taki head start, bo wiesz, co fotografować. Większość osób kupując tyle obiektyw musi szukać tych miejscówek, a ty będziesz już je miał obczajone przed zakupem, więc jak kupisz, od razu idziesz na zdjęcia. Rozmycie tła poprawiasz, czy takie masz z obiektywu? Różnie. Różnie, dlatego że tak, czasem poprawiam, ale nie w taki sposób, jak wszyscy myślą, czyli nie ściągam ostrości, nie ściągam szczegółów, nie ściągam clarity, robię to w trochę inny sposób. W Photoshopie zademonstruję to kiedyś, ale też w dużej ilości zdjęć po prostu nie muszę tego robić, bo jeżeli ja mam maksymalnie otwartą przysłonę i za obiektem, w dużej odległości za obiektem, nie ma nic, to znaczy, pierwszy, jakby pierwsze tło jest oddalone bardzo od obiektu, no to ono z automatu jest bardzo rozmyte. To nawet nie jest kwestia samego obiektywu. Bo każdy, dosłownie każdy obiektyw na w pełni otwartej dziurze przysłony jest w stanie rozmyć bardzo ładnie w taki mydliczny, w taki bokehowy, wiecie, błyszczący z blikami e, sposób tło. I to w głównej mierze zależy od tego, jak daleko za obiektem jest pierwszy element, który stanowi tło. Im bardziej obiekt oddalony od tła, czyli im bardziej tło odsunięte od obiektu, tym bardziej będzie ono rozmyte. I w przypadku obiektywów z długą ogniskową, na przykład ta 600 moja, jeżeli tło będzie odpowiednio daleko, to ja będę miał je w pełni rozmyte na mydło nawet przy f11 i, i, i wyżej, i przy f16. Jak w praktyce mądrze szukać, a następnie wybierać miejsca na zasiadki w różnych warunkach terenowych? Do tej pory fotografowałem wyłącznie z podchodu, ale tej wiosny planuję podejść bardziej metodycznie. Sprzęt R7 i R6 MK2, Canon 100-400, telekonwerter 1.4, fajne sprzęci. Można z niego dużo wycisnąć. No już troszeczkę powiedziałem o tym, jak, jak wyszukiwać takie, takie miejscówki, jak wybrać miejsca do zasiadki. No miejsce do zasiadki idealne jest takie, gdzie jesteś po prostu osłonięty z każdej strony, ale jeżeli potrafisz być w bezruchu i ptaki są przyzwyczajone do tego, że, jak, że coś się znajduje w tym miejscu, to tak naprawdę to może być całkowicie otwarta przestrzeń, tylko z tą czatownią na środku. Można postawić czatownię naprawdę na, 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 na środku pola. Dać czas tym ptakom, żeby one się przyzwyczaiły do nich, czyli nie przychodzić tam i liczyć też oczywiście na to, że ludzie je nie złożą, nie rozkradną czy cokolwiek innego. Ale tak się też robi. Przecież czatownie komercyjne są stawiane w miejscu i zwierzęta podchodzą do nich po prostu, bo wiedzą, że ta buda tam stoi od, od pięciu, sześciu czy krócej, od, od, od dwóch czy trzech miesięcy na przykład. Więc na upartego tu, gdzie teraz stoję, jak się dobrze zakamufluje, no to o tej porze, jak jest jeszcze ciemniej, jakby tutaj jakiś dzięcioł akurat przelatywał, a pewnie nie będzie przelatywał, bo przed chwilą został tutaj jeden na moich oczach ukatrupiony, mógłbym go sfotografować z tego miejsca, tak jak tutaj stoję, gdybym tylko narzucił siatkę. Więc oczywiście można troszeczkę bardziej przechylić szalę na naszą korzyść, wybierając naprawdę idealne miejsce z każdej strony osłonięte trawą, drzewami, gdzie. Przerwa między tymi drzewami czy między tymi krzakami będzie ustawiona tylko w kierunku, gdzie my chcemy fotografować, ale z drugiej strony, moim zdaniem, dużo ważniejsze jest to, żeby znaleźć po prostu miejsce bogate w gatunki, żeby wiedzieć, gdzie ten gatunek się znajduje. Witam, fajnie jakbyś przy wyświetlających zdjęciach podawał szczegóły zdjęć. Chodzi o parametry typu czas naświetlania, światło i iso. Pozdrawiam. Przesłonę mam zawsze maksymalnie otwartą, prawie zawsze. Ale generalnie ja nie jestem fanem. Zastanawiam się jeszcze, czy to jest dobry pomysł, podawać zawsze i wszędzie te parametry. Dlatego, że parametry o godzinie 18 w ciemnym lesie. Bielik. No, ku. Jeszcze bielik przeleciał. Przecież to jest, to jest, to jest hit. To, to jest hit dzisiaj, co tu się dzieje. Eee, emocje musicie wybaczyć. Może to on zaatakował? Nie, 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 nie. No, przecież, kurde, gdzie bielik między taki zagajnik by wleciał dla ków. Przecież... On rozłoży skrzydła, to trzy takie drzewa obejmuje. Mm. Nie jestem pewien, czy to jest dobre rozwiązanie, tak podawać za każdym razem te parametry, z prostego względu. One, one są bardzo sytuacyjne. Nie można się uczyć, to jest moim zdaniem bardzo zły nawyk patrzeć na parametry, nie wiedząc skąd one się biorą. Dużo osób, może akurat ty, który zadałeś to, to pytanie, szczep radą. Yy, może akurat ty będziesz w stanie sobie wy, wydedukować, dlaczego te parametry są takie, a nie inne, ale wiele osób spojrzy na nie i stwierdzi: OK, zdjęcia tego gatunku albo zdjęcia w takim świetle robimy zawsze w tych, przy tych parametrach. No a to nie do końca jest dobre, prawidłowe i, i skuteczne podejście, a wręcz bym powiedział, że jest dokładnie na odwrót, że parametry są tak sytuacyjne do tego stopnia, że kompletnie nie należy się nimi kierować. Oprócz kilku specyficznych przypadków, kiedy na przykład widzimy rozmycie skrzydeł, no to wtedy patrzymy, aha, takie rozmycie powstaje przy takim czasie. Ale to trzeba wiedzieć, jak te parametry przeanalizować. I słuchajcie z Waszych pytań, to by było na tyle. E, dziękuję bardzo, że je zadaliście. Nie krępujcie się i zadawajcie kolejne, bo tak jak powiedziałem na wstępie, ja będę jeszcze wybierał te pytania e, spośród Waszych komentarzy ze wszystkich filmów. I spośród tych komentarzy, spośród tych wszystkich filmów na kanale będę później zbierał dokupy na jeden taki bardziej konkretny materiał z Q&A i będę właśnie w ten sposób odpowiadał. Czy te odpowiedzi były bardzo szczegółowe? No nie, ale też część rzeczy się powtarzała. Nie? Zwracacie uwagę na podobne rzeczy, chcecie się dowiedzieć, widzę podobnych rzeczy, dlatego odsyłam jeszcze raz do materiału, który tutaj już cytowałem kilka razy. On znajduje się w opisie. To jest materiał o tym, jak znajdować ptaki. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, o, o ustawienia, widzę, że takich pytań też dużo się pojawia i pewnie będą się pojawiać. No to zanotowane, będę szedł w tym kierunku, żeby robić więcej materiałów na ten temat. A uwierzcie mi o jakości zdjęć i o ustawieniach. Na każdy z tych tematów można zrobić kilkadziesiąt co najmniej szczegółowych odcinków na różne gałęzie, różne odnogi tych tematów, tak żeby to dokupy właśnie. Zebrać jako taki, taki zestaw tutorialowo-poradnikowy, i mam nadzieję, że coś takiego na tym kanale niedługo się pojawi. Na ten moment ja idę zobaczyć jeszcze, czy tam nie leżą jakieś pióra. Na tego puszczyka już nie liczę dzisiaj, ale może zobaczę przynajmniej pióra po tym ataku, że leżą gdzieś tam na, na ziemi i będę w stanie coś więcej powiedzieć, może co to był za dzień. No ale myślę, że, że to był dzień duży. W to miejsce na pewno będę wracał tego puszczyka, na pewno muszę sfotografować w jakiś lepszy sposób niż, niż do tej pory w fajniejszym świetle. W tym odcinku to wszystko. Jutro wybieram się na Urala, bo ostatnio go nie spotkałem, ale to dlatego, chyba że był bardzo, bardzo mroźny dzień. Mam nadzieję, że on mi się stamtąd nie wyniósł. Zobaczę jutro, to potwierdzę, więc w przyszłości też materiał, może jeszcze jeden o Uralu tutaj się pojawi. A na dzień dzisiejszy, ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie, za, za zainteresowanie tym materiałem. Jeżeli możecie, to zostawcie coś po sobie jakąś łapkę w górę, suba może komentarz kolejny, również z pytaniami tak jak powiedziałem, będę na nie odpowiadał. I dzięki bardzo do zobaczenia. Hey.